zatrudniam jakichś pomocników do takich rzeczy. Mam taką służbę jakąś? Ten dom kiedyś ludzie już chcieli nawet zrobić z tego hotel. Fortepian ma ponad 100 lat, bardzo dobry. Beethoven grał na takim fortepianie, to starszym. Domestos w lodówce? Nie, dlatego, że urwał się kawałek plastiku. Bo tutaj jest pryszczyc do psów. Jak psy wracają, utytułane kompletnie tutaj w błocie. Kamil Szewczyk. Piotr Lekszycki, to jest program Politycy od Kuchni. Jesteśmy u posła PSL Władysława Teofila Bartoszewskiego. Oj, będzie się działo! Zapraszamy. Dzień dobry. Co my tu mamy? Widzimy jakieś drewno, drzewo na opał? No, mamy dużo drzew, które padły z powodu wichury, a częściowo z powodu, mam kilkadziesiąt chyba bobrów w stawie i one tną, więc ja trzymam je w drewutni, jak Bóg przykazał, przynajmniej 2 lata, także już jest suche i można palić. Czyli na zimę pan się ogrzeje? Niestety mam ogrzewanie gazowe tutaj, jak cała wieś, co powoduje, że nie wiadomo, ile będziemy za ten gaz płacić, bo to dość kosztowna zabawa przy tej wielkości domu. Natomiast oczywiście jakby co, nie, to suchym drzewem też można palić, ale tylko na drzewo mam tylko na dwa kominki na parterze, żeby... mam na górze kominki, ale są gazowe, to nic nie pomaga, żeby nie wynosić się popiołu z góry. Te bobry bardzo przeszkadzają, terroryzują was? No nikogo nie terroryzują, bardzo są sympatyczne, tylko że potrafią 8 drzew jednej nocy położyć, no więc to jest problem. Tylko, czyli to drzewo jest... Nie, to nie jest bobrowe. Dzięki Bogu one najchętniej jedzą topole, a topola to jest chwast tak naprawdę, więc to nikomu nie przeszkadza, że je tam położą, no ale za dużo tego jest, jak mi zaczęły jakiś wiąz mi położyły czy jarzębinę, to już musiałam je siatką ogradzać, żeby mi się nie dobierały. Ale to jest drzewo, które spadło po prostu z powodu wichury. Tutaj czasem są takie duże wiatry, że... A drzewa są stare, najstarsze drzewo na terenie ma 300 lat, więc to one już po prostu pomału umierają. Okay. I niektóre padają, a ja je nie płaci suszę. Pan za drewno? Bo mam... No, nie mam własne, ale je suszę, czyli takie zgodnie z przepisami, czyli minimum 2 lata schnie tak, że się pali dobrze i nie wydziela żadnych rzeczy niestosownych. Nie zanieczyszcza atmosfery. A to starczy na parę lat, tak? No tak, ja mam, tyle mi padło, że poprosiłem miejscowych strażaków, żeby zabrali dla wsi, no po prostu. Sam je pan takie tu zwozi, czy ma pan kogoś do pomocy? Sam z żoną przywozimy i z robotni tutaj się składa. No i, czyli taczka? Na taczce. No, bo to jest staroświecki sposobem. Najlepiej. I tu flagę mamy, panie profesorze. To jest flaga. Czemu leży tak złożona? To jest flaga, dlatego że w 2015 roku umarł mój ojciec i miał pogrzeb państwowy i na koniec pogrzebu, trumna była przykryta flagą państwową i na koniec pogrzebu asysta wojskowa zdjęła flagę i ją złożyła i dała panu prezydentowi Komorowskiemu, który był wtedy prezydentem, a pan prezydent Komorowski tak się chwilę zastanowił i dał tę flagę moim dzieciom. Panie profesorze, wchodząc do tego dworku, tak bym to nazwał chyba, nie? To jest dworek, można powiedzieć. To jest... Robi ogromne wrażenie. Ile ma metrów? Suma summarum, jeśli liczyć z poddaszem, czy to się można mniej liczyć, to 500 kilkadziesiąt. Nigdy tego dokładnie nie mierzyłem, ale to jest... Ale poddasze było niemieszkalne, jak myśmy ten dom kupili i odnowili. Całkowity remont. No i plus jeszcze tereny. A teren właśnie, ile ma hektarów? No teren prawie 12. Prawie 12 i to był majątek przed wojną, który miał 300 hektarów prawie, więc to należał do niego pole za domem, lasy czarnowskie należały do majątku, te budynki drewniane po drugiej stronie, szosy i tak dalej, no cegielnia obok też, no ale to był po prostu taki, tylko to 300 hektarów marnej ziemi to nie jest wystarczające, żeby dom utrzymać. Dla porównania
książę Janusz Radziwiłł miał pałac w Nieborowie i dookoła pałacu 3000 hektarów i też nie mógł go utrzymać. Utrzymywali tego, co mieli na Ukrainie. No jak pan sobie tu radzi z tym wszystkim właśnie, z porządkami, z utrzymywaniem domu, terenu? Znaczy, zatrudniałem jakichś pomocników do takich. Pan taką służbę jakąś? Nie no, służby. To mam pomocników, który miałem przez dłuższy czas kogoś, kto drobne roboty wykonywał i zajmował się... Rozumiem, rączkę pan miał. Zajmował się terenem i tutaj trawę kosimy tylko dookoła domu, a reszta jest dziko. Raz na rok czy dwa razy na rok wynajmuję kogoś, żeby skosił, zabrał trawę na siano i, okay. I tak dalej. A pan co, robi pan coś, liście odgarnia? Czy... No tak, no, czasem to robię sam czas, żeby proszę kogoś, żeby... Bo nie mam takiej dmuchawy, ale mam przyjaciół, którzy mają takie dmuchawy duże, bo są dmuchawą to dużo szybciej. No właśnie już, ale co z tego, tydzień temu liścieśmy zabrali, a teraz jest znowu no to pełno, bo to, najgorzej, tak? Teraz to znowu to wszystko leci, ale to ciągle leci, tak. Ale to ciągle leci, do zimy. No poczekać do końca i do zimy, wtedy tak, sobie. Więc to trzeba, my to sprzątamy, żeby jakoś wyglądało, ale właśnie znowu spadło przez tydzień tyle, że to się nie da. No to zapraszam do salonu. No piękny, panie profesorze. Jest... Może zaczniemy od lewej strony? Co jakbyśmy sobie... Co tu jest na górze? Co tu mamy? Panie... No to, rozmaite brązy dekoracyjne, to bez specjalnej wartości materialnej, ale ładne. Tutaj jakieś książki, encyklopedię jeszcze starą mam, polską, jakieś słowniki, jakieś takie ile rzeczy. Ile pan ma książek w domu? Kilka tysięcy. Ile mam dokładnie, nie wiem, bo tutaj jest część książek, mam trochę mam na składzie, bo po prostu się nie mieszczą nigdzie. To jest nieszczęście, książki to jest nieszczęście, ponieważ ciągle się je dokupuję, bo to mamy żona z profesorem historii, wykłada na uniwersytecie i mamy zbiory tematyczne, to znaczy to nie jest bardzo mało literatury pięknej, bo się nigdzie nie mieści, tylko książki historyczne o historii Niemiec, o historii Polski, o historii Rosji, Ukrainy, o historii Żydów i tak dalej. No i tego jest bezwykłanie, można tego nie mieć, bo jak się pracuje naukowo, to trzeba mieć... Żona była w stanie napisać książkę o powstaniu warszawskim, nie wychodząc z domu. Można. Więc, tak. Więc ale miejsca tego, dużo, to ale, się no miejsce za mało. Więc to się w kominku pan pali, rozumiem? W kominku to tak, w kominie się powiedział, tu pali drzewem. Tu jest taki kominek od palenia. Opon pan nie pali. Opon to nawet pan prezes Kaczyński nie zaleca palić, ale o śmieciach to w ogóle nie ma. Można wszystkim, byleby opon tak, palić. Nie, ja tutaj jednak ekologicznie my tutaj żyjemy i palimy. Tutaj akurat stosunkowo rzadko goście jacyś przychodzą. Bo życie się normalnie toczy raczej w jadalni i w kuchni, no jak to zwykle w gospodarstwach domowych. Czy politycy jacyś bywają u pana? Zaprasza pan jakieś? Bywają czasem. Zdradzi pan jakieś nazwiska? No różni politycy przychodzą, nie będę ich tutaj... Ale z PiSu też? Czy... Akurat z PiSu nie miałem nigdy tak żadnego gościa, ale... Z PSL-u rozumiemy, tak? Bardziej, nie tylko, nie tylko z PSL-u. Różni to jak ktoś z polityku przechodzi, to żeby spokojnie rozmawiać, jeżeli już, no bo tu jest cisza, spokój daleko od... Podsłuchów nie ma. Podsłuchów nie ma, chyba że w telefonach i Pegasus i w związku z tym jest jakoś... To chociaż jedno nazwisko pan nie zdradzi jakieś, kto by... No Kosiniak-Kamysz był. Kosiniak-Kamysz był. Tak, lider. Kosiniak-Kamysz był. No oczywiście, że lidera tutaj sprawdził. Tak, ale nocował? Nie, pewnie. Tylko był. Nie, no to jest... Dobre jest to, że jesteśmy bardzo blisko Warszawy. Czyli ja do Sejmu rano to jadę godziny, ale to z powodu korku w Warszawie, a nie z powodu dojazdu. No jechaliśmy też sprawnie. Ale normalnie w jakieś 40 minut mogę się do Sejmu dostać, no więc tutaj... Ten dom kiedyś ludzie już chcieli nawet zrobić z tego hotel, tylko że to jest za blisko do Warszawy. Dom jest za mały i tutaj się nie dało po prostu... Mały hotelik. No. Mały hotelik jeszcze za blisko do Warszawy, więc nikomu się nie chce tutaj przyjeżdżać, bo to nie ma sensu. Fortepian ma ponad 100 lat, bardzo dobry. Beethoven grał na takim fortepianie, tylko starszym. Jest konserwowany przez świetnego znawcę fortepianu, który mieszka 10 km stąd, w Słupnie, czy to, który zresztą ma fortepian, na którym grał Chopin. I autentyczny fortepian. I on nawet wydał płytę
na tym starym fortepianie chopinowskim. Znaczy on nie grał, tylko grali muzycy profesjonalni, ale on się zajmuje restauracją, konserwacją fortepianu, więc ten jest... To ile warty taki fortepian jest? To zależy, ile kto chce za co zapłacić. Myśmy ten fortepian kupili w Anglii za równoważność 2,5 tysiąca złotych. Czyli w oświadczeniu majątkowym pan go nie uwzględnia? Nie, nie uwzględniam go. No bo tak, to jest, bo poniżej 10 tysięcy. A zagrałby pan coś? Czy? Nie, bo ja nie gram, bo żona gra i córki grają. Więc ja, to może tak spontanicznie chociaż. Nie, będziemy się wygłupiać. Nie, kompletnie. Nic, na Błotek, hymn narodowy. Nic nie jestem w stanie grać, w związku z tym, ale to rodzina gra. Okay. A to co jest jakiś potwór? A to też jakieś potwora, gdyśmy znaleźli na jakimś domu aukcyjnym. I obdarliście go ze skóry. Kupiliśmy go. No i dla dzieci, jak były małe, to takie rzeczy były interesujące. Teraz to się mniej trochę interesuje. I tu harfę mam. Harfa. No, to obie córki chodziły do szkoły muzycznej. W Warszawie i młodsza grała na harfie od 6 roku życia. Więc... A starsza fortepian. A starsza na skrzypcach, ale fortepian to wszyscy muszą w szkole muzycznej znać. To nie ma. Skąd takie zainteresowania przekute później w... No nie, moja żona kończyła konserwatorium, więc to może po niej. Natomiast jak dzieci były małe, jak starsza córka była mała i miała iść do szkoły, to się uparła, że chce iść do szkoły muzycznej. A moja żona, która grała zawodowo na fortepianie i czasem grała po 6-8 godzin dziennie, w związku z tym aż palce krwawiły, to uważała, że to nie jest najlepsza metoda, zwłaszcza, że fortepian to jest taki instrument, że jak się nie jest w pierwszej tam 20 na świecie, to nie ma co zaczynać, się do tego przymierzać. Tak. Bo jak ktoś gra na skrzypcach, to jest w orkiestrze, jak ktoś gra na flecie, to jest w orkiestrze, ale jak ktoś gra na fortepianie i musi być solo, no to albo się jest na szczycie, albo nie ma sensu. I dlatego, że ona zmieniła karierę, bo uważała, że nie jest na... Owszem, występowała, grała publicznie, ale to nie był na tym poziomie, żeby być zawodowo. I dlatego zmieniła karierę za historykiem. Ale córka się starsza uparła. A to egzamin do szkoły muzycznej w Warszawie, do tej na Krasińskiego imienia Szymanowskiego, to tak wygląda, że podchodzi 130-140 osób, czy dzieci do egzaminu, a dostała się 18, no więc to nie jest... Ciężka więc przyprawa. Jak powiedzieliśmy, jak zda, no to no i zdała i się dostała i skończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia, a potem poszła do innej szkoły. A młodsza, jak już starsza była w szkole muzycznej, to i ona chciała iść do szkoły muzycznej. No i młodsza ma słuch absolutny, w związku z tym to bardzo pomaga, zresztą w skrzypcach też starsza też pomaga. I młodsza potrafiła powiedzieć, jak grała na scenie, przygotowywała się do gry na scenie z kilkoma innymi harfami, bo tak to ich nauczycielka sobie planowała, że tam kilka harf na raz gra. Maksimum kiedyś było w 20 harf, to super wrażenie robi. To ona mówi, miała 7 lat, mówi swojej nauczycielki, proszę pani, ja tu nie mogę siedzieć, bo ona fałszuje. Bo ona to słyszy. No i ona gra na tej harfie już, ma 14 lat. Pokażę pan harfę? Harfę mogę pokazać i ona gra... Może na harfie pan coś nie, ale harfę też... Nie, no harfę mogę pokazać, nie chcę tego wszystkiego zdejmować, ale no to nie jest profesjonalna harfa, to znaczy nie jest koncertowa. Bo koncertowe są nieprawdopodobnie drogie, ale to jest taka dla kogoś, kto gra i w szkole jest i tak dalej. Czy ta harfa się. Ile warta? Bardzo dużo, ale w... Powyżej 10? Tak, ale to nie jest moją własnością. W związku z tym nie wpisuję. Nie. To jest własność mojej córki. Tu mamy jaja? Która, a to takie marmurowe. Nie, marmurowe, takie estetyczne dla zabawy, ozdobne. I to takie stare biurko? To jakieś biurko, no tak, to jakieś takie. Jest pan pasjonatem właśnie takich, że tak powiem, staroci? Nie, no tak, wszystkie jakieś meble mamy raczej starsze, no raczej w większości 18, jakieś kanapa synowsza, przykryta, bo psy na niej śpią tutaj. Psy oczywiście są kanapowe. Panie profesorze, i dużo gier widzimy. No bo tutaj jest takie miejsce, gdzie przychodzą przyjaciele i całkiem dorośli zresztą i czasem gramy sobie w rozmaite. To pan gra w takie planszówki? W rozmaite gry takie. Razem sobie gramy z przyjaciółmi. Niektóre to są jeszcze z czasów dziecinnych, ale jeszcze się jakoś dziecinnie. Monopol tam pan gra? Jakie inne, takie bardziej i nawet w bierki takie mamy. Thank you.
Zapraszam do jadalni. Czyli tu się pan z tyłu jada pan rodzinne obiady, widzimy. Znaczy, ogólnie jest. Ogólnie to jemy głównie w kuchni, ale, jak przychodzą jacyś goście, no to się siadamy tutaj. Więc... Czyli tu kośniaka już jadą między innymi. Akurat nie karmiłem go, ale... ale herbatę tak, ale to w salonie. Ale tutaj jak więcej gości to jest to... Nie, chrust to, widzimy? Chrust jest, zgodnie z zaleceniem rządu zebrałem chrust, który służy to jako... może pan w kominku napali troszkę. To jest drugi kominek. Podpałka, jest kominek, oczywiście. Czyli ten jest... ten jest bardziej używany, bo tutaj więcej czasu spędzamy, w jadalnia, kuchnia to jest taki... Tu psy siedzą sobie. I sam pan obsługuje kominek? Albo żona, albo ja, oczywiście, no, co za problem. To jest matka, tak? To jest matka, Lucy, nazywa się Lucy, a to jest córka Luncia. Luncia, chodź. Chodź, Luncia, chodź. I słucha chodź matki? Chodź. Matka, matki wszyscy słuchają, jest to pies asertywny, czyli jak bawi się tylko z samcami alfa i innych ignoruje, suki sobie podporządkowuje, niezależnie od rasy, bo jest absolutnie... To jest też suka alfa, jest numer jeden i wszystkich instruuje. Taka sama była i babka, która żyła 15,5 roku. I babka Lucy, nawet jak była już bardzo stara, to miała córkę i wnuczkę w rodzinie, to rządziła nimi jak chciała. I Lucy jest taka sama, ona jest numer jeden tutaj. Jak ze strzyżeniem, panie profesorze? Raz na 3 miesiące, teraz były ale kilka godzin. U fryzjera, no gdzież? To jest bardzo mało osób, które wie jak strzyc. Tak. Gdzie pan jeździ z psiakami? Na Targówek. I drogie takie strzyżenie? Paręset złotych za jednego wychodzi. Raz na 3 miesiące. To trzeba strzyc, ale teraz muszę je ostrzyc, bo już są strasznie kudłate. I one nie linieją, im nie wypadają włosy, w związku z tym trzeba strzyc, bo inaczej wyglądają jak barany. No tak. A poza tym teraz latały 8 godzin po krzakach i wszystko w nich zostaje. No, mają tu raj. W związku z tym muszę je ostrzyc, bo nie da tu się mają legowisko, wyczesać. Tak? To co, mają, śpią i na kanapie, ale to są ich łóżka. To są ich łóżka, które tutaj też śpią. Czy nie mają rygoru z tego? Nie, a to jest najzabawniejsze, są te to wymysł rzadki, te ręczniki, które są tutaj, żeby się mniej brudziły. Otóż te ręczniki pochodzą z gier łoży. I jak tutaj zobaczycie państwo, to w sklepie dla turystów w kwaterze głównej Hitlera sprzedają ręczniki z napisem Wolfschanze. Więc to jest dość specyficzne. No, myśmy kupili te ręczniki, bo żona tam jako historyk często bywa z rozmaitymi grupami. I uznaliśmy, że to jest bardzo śmieszne. Coś takiego, zwłaszcza, że kolorystycznie pasuje do łóżek. Oczywiście, jak w każdym normalnym domu, najbardziej używane pomieszczenia to jest kuchnia i jadalnia. Tutaj, tu we czwórkę się mieści. Tu jak siedzimy z dziećmi, to ich jemy tutaj normalnie, chyba że tam tyle miejsca bardziej formalnie, chyba że formalnie, to znaczy jak jest... I kolejne legowisko. Tu też psy też wykorzystują, bo jak jesteśmy w kuchni, to one tu też chcą leżeć. No tak, czyli mają one są towarzyskie. Legowisko. Tak, no bo one chcą być z nami. I co pan pichci w kuchni? Wszystko. Jakieś wszyscy gotują. Popisowe danie pana. To? Wszyscy gotują. Moje popisowe danie to jest bigos, tylko że to się 3 do 4 dni gotuje, więc to jest troszkę utrudnione. Ciężkie i tylko kiełbasa, zimie. Tak? Tylko zimie. To bardzo skomplikowany, stary mam przepis jeszcze od babci. A tak to robimy wszystko. No, dzieci gotują. Młodsza córka mówiła, że chce być cukiernikiem, piecze ciasta. Jedyny problem jest z tym, że nie mieszkamy w centrum miasta, w związku z tym jak dzieci wynajdą jakiś przepis,
na jakieś na przykład azjatyckie jedzenie, to Amen mówi, no tego nie ma, no i we wsi nie kupię, więc musimy jechać do Warszawy. A gdzie pan na zakupy jeździ? No głównie jeszcze z przyzwyczajenia jeżdżę do Arkadii i tam w Carrefourze można prawie robię wszystko kupić. Albo czasem jeszcze na targówek do M1, gdzie tam jest bardzo dobre sklepy z azjatyckimi składnikami, które można tutaj zrobić, więc część rzeczy kupuję lokalnie oczywiście, bo mam świetne. Najbliżej to mam niecałe 800 metrów. Sklep zaprzyjaźniony i jest otwarty w niedzielę. W związku z tym świetne jajka. Ja tam kupuję jajka, każde jajko ma dwa żółtka. Na przykład. I tam miejscowe mogę kupić i kurę, i jajko, i wszystko. Bardzo dobre. No, do Biedronki, tak, do Lidla? Do Lidla, tak, bo mają bardzo... Biedronki rzadziej teraz, ale do Lidla, bo Lidl poszedł do góry jakościowo, a jest stosunkowo taniej i bardzo dużo rzeczy ma, które się... Czyli tutaj nie spodziewał. Czyli tutaj się odbywają kuchenne rewolucje. Tu się przygotowuje. Tu się wszystko przygotowuje na tej wyspie, po to ona jest. Kuchnia jest stosunkowo profesjonalna. Kiedyś wygrałem, był jakiś taki bal charytatywny i myśmy tam wygrali na takiej charytatywnej loterii możliwość, żeby przyjechał do nas, do domu, szef Amaro. I on tu przyjechał. Ten Amaro, słynny. Ten słynny. Tutaj przyjechał, najpierw przysłał ludzi, którzy popatrzyli na kuchnię, mówią, profesjonalna kuchnia, wszystko jest, co trzeba. I tu nam zrobił kolację. Panie profesorze, lodówka, stały punkt programu. No, proszę pokazać, co pan ma. Ja jestem bardzo ciekawy, bo tyle pan opowiadał, co robicie, a tu mamy? Pustki. Sałata, jajka, jakieś sery, mięso, jakaś ryba. Czyli te jajka z dwoma żółtkami. Jajka z dwoma żółtkami, tak, to są ze sklepiku. Czy nie ma pan jakichś dań wyspecjalizowanych? Nie, akurat nie ma. Jemy proste jedzenie, albo smażymy łososia, albo na przykład jakąś wołowinę, ale córka to robi bardziej skomplikowane. Ale to jest druga lodówka i są inne rzeczy. Mieliśmy grupę żołnierzy amerykańskich na grillu parę dni temu i to dla niej kupiliśmy to piwo. No, akurat nie, bo oni tam po jednym i to są profesjonalni żołnierze. Panie profesorze, domestos w lodówce. Dlatego, że urwał się kawałek plastiku tutaj, a to nie jest tak łatwo, to nie jest typowa lodówka, nie jest tak łatwo dostać taki kawałek w sklepie. Tak, w związku z tym to tak prowizorycznie. Na taśmę, tak. To takie, trzeba sobie jakoś radzić. Trzeba sobie radzić. Co robić? No. I tu jest jeszcze jakiś sprzęt. To jest maszyna sous vide, która służy do tego, żeby w plastikowych torbach w temperaturze do 60 stopni praktycznie wszystko można gotować. Albo robię mięso, albo robię głównie mięso. Można ryby też robić, można i warzywa. I to jest profesjonalna, tak jak mają w każdej dobrej restauracji. Bo to się przy tej temperaturze to się długo trwa, od paru do kilkunastu godzin. I wszystko jest w środku gotowe i można to, dlaczego tu w restauracjach robią, bo to można zamrozić w takiej torbie, a potem jak się rozmraża i tylko rzucić na patelnię, żeby przysmażyć, żeby kolor zmieniło i jest gotowe. Tu mamy miodzik. A tu jest miód, lipowy z naszych uli, bo mamy 30 uli. Czyli pan sam robił? No nie, ja sam robię. Mam sąsiada, którego własnością są te pszczoły, a on mnie poprosił, żebym dał mu postawić najpierw kilka, a potem się zrobiło 30. I one te ule nawet zimują tutaj i one się nimi zajmują. Czyli pan się żawi? No nie, to tak jest na zasadzie zaprzyjaźnionej. On mi nic nie płaci, ale mi daje zawsze miód, jest gotowy, więc jest usługa taka sąsiedzka. Bardzo dobra. Super. Miód jest super. No to jest super, więc to... A tutaj mam takie zabawne, z Kanady przywiezione, bo żona jest Kanadyjka, czyli fast food kanadyjski, czyli niedźwiedź goni turystę, albo jedzenie na wynos, niedźwiedź bierze człowieka z namiotu, co się zresztą dzieje w Kanadzie. Koleżanka ze szkoły, przyjaciółka ze szkoły
średniej mojej żony była na takim kempingu w lesie, znaczy to nie był kemping, tylko namiot sobie postawiła w lesie w Kanadzie i on niedźwiedź w nocy zabił. Więc to nie są żarty akurat, ale to tak się tam w Kanadzie takie sobie śmieszne rzeczy opowiadają. Pan był w Kanadzie? No wielokrotnie oczywiście. Ale pana niedźwiedź nie pogoni pewnie. Nie, ale mam taki, na przykład mam taki, nie, mogę pokazać, taki dzwoneczek na niedźwiedzia. Mamy jakieś stwory takie. Gekony madagaskarskie. Ale ładne. Fajne są. Z Madagaskaru panie przywiózł? Nie, no kupiłem je w sklepie zoologicznym. Legalnie. Bo moja córka chciała i one już 8 lat u nas żyją, bardzo sobie chwalą. Ale skąd takie upodobanie do takich egzotycznych? No, córce się podobały, no myśmy je kupili, one tutaj sobie żyją. O, robaki są tutaj. Nie jedzą, robaki, tylko chrząszcze. bo one jedzą żywe chrząszcze. No tak, tylko. Tak. I te koniki polne. Padliny tam nie jedzą, tylko żywe. I dobrze się trzymają, 8 lat tutaj już funkcjonują i bardzo sympatycznie. Łazienka, która ma jedną specyficzną cechę, nietypową w normalnych domach, a ma tak zwany, tu ma prysznic i ten prysznic jest dużo niżej niż normalnie, czy można go powiesić wyżej, ale jest tutaj i jest taki brodzik, bo tutaj jest prysznic do psów. Jak psy wracają utytułane kompletnie tutaj w błocie, to się zamyka drzwi, kładzie te ręczniki na podłogę i te psy się szoruje, a potem się stara się jakoś... A tu się chlapie? No trochę, bo nie ma stara się tak, no ale to się... Dlatego ale tu są też ręczniki, jakby co, żeby to wsiąknie. Ale normalnie chodzi o to, żeby te psy nie właziły gdzieś tam do wanny, bo to straszna rzecz. Czyli wanny nie macie, nie? No wanny są w łazienkach na górze, ale tutaj to jest... Ten prysznic jest używany nie przez nas, tylko przez psy. A, to tylko dla psów. Dla psów, no bo to jest tak praktyczne rozwiązanie. Jak pies przychodzi z dworu czarny, umorusany, to co ja mam z nim zrobić? Jak tu się go pakuje i już idzie na górę czysty. To jest dość specyficzny element. Proszę zwrócić uwagę, jak skomplikowana jest ta poręcz. Jak jest wygięte to drewno. Ciężko było, tak? To jest nieprawdopodobna sztuka. To jest jeden stolarz, który jest w stanie takie coś zrobić. On mieszka niedaleko stąd. To jest zrobione z 20 kawałków sklejonych razem. I proszę spojrzeć, jak to się wygina. A wygląda jak solidne drewno. To jest fantastyczna praca. My mamy w Polsce jeszcze takich rzemieślników nieprawdopodobnych. Tu jest takie miejsce też odpoczynku? Tak, no tutaj się specjalnie nie siedzi, no ale coś taki... Sposób konstrukcji wnętrza tego domu był wynikiem tego, jak były rozplanowane okna i drzwi. Ponieważ gdzieś musiała być klatka schodowa, to wyszło, że jest tu. No to nie można tu zrobić pokoju. Znaczy można tu było zrobić klitkę. Tu kiedyś były wąskie pokoiki. Każdy pokój miał takie jedno okno, plus korytarze, ale w domu tego typu, to jest typu dworu, nigdy nie było korytarzy. Bo tam się, musi być anfilada, tam się przechodziło z pokoju dookoła. I trzeba było to zniszczyć. A jak się to zniszczyło, to nie bardzo było wiadomo, jak to wykorzystać. To nie jest proste taki dom rozplanować. Pan go kupił, rozumiem, ten dworek, w ruinie. A to kiedy pan? No, z 10 lat temu. Czyli sporo pan zainwestował, prawda, żeby to odnowić? Więcej jak 10, że nie, 15. A. Z czymś, no to sprzedałem dom w Londynie i wpakowałem pieniądze w ten. A to jakiś kącik religijny? Czy... Nie, to taki krzyż też żeśmy gdzieś na aukcji znaleźli i uznaliśmy, że jest bardzo ładny i a no tak, tak. Uznaliśmy, że ma takie dobre miejsce. Mhm. Pan chodzi do kościoła? Chodzę. Tutaj gdzieś lokalnie? To rocznie ja najbardziej to lubiłem chodzić do wizytek na krakowskim przedmieściu, tam gdzie moi rodzice brali ślub, tam gdzie ja byłem chrzczony, tam gdzie moje dzieci były chrzczone i księdza dobrze znam i się z tym zaprzyjaźnili, tylko że to dalekowato, a tutaj
tutaj najbliżej. A tu, panie profesorze, mamy jeszcze za szkłem coś. To są bardzo dziwne rzeczy. To są rzeczy, które znaleźliśmy na terenie. Tutaj na terenie. To jest kawałek ceglanej rury. Była rura tej średnicy do wody. Tutaj wszystko jest, tu jest wszędzie glina. Stąd do majątku należała cegielnia, która jest tam kilkaset metrów od nas. I w sumie wszystko było robione z cegły. Wszystkie budynki są robione z cegły. I to się można znaleźć. I to myśmy koło stawu wykopali. Czyli czy była jakaś rura, która szła do stawu ceglana. Nie wiem po co, ale takie rzeczy tam. I to żeście znaleźli wszystko? Tośmy znaleźli, tak. Znaczy, nie wszystko, no bo siłą rzeczy srebrnego pudełka tutaj nie znalazłem. Ale na przykład to były ozdoby na piec. A, no tak. Na piec, wszystko, bo tu kiedyś był. I to takie miejscowe. Bardzo, tutaj mnóstwo takich rzeczy się znajduje. A tu taka rzeźba? To z Kongo rzeźba z lat 30. Zasłoniętą częścią interno. No to tak też kupiliśmy kiedyś w jakimś domu aukcyjnym w Londynie. Ile warta jest taka rzeźba? Nie mam pojęcia. To było to bardzo tanie. W związku z genitaliami na wierzchu nie każdy koniecznie chciał to kupić. Pewnie mieć w domu. Pan więc, się skusił. A ja uważałem, że to jest z 1930 roku ta rzeźba. No więc uważałem, że jest interesująca i mnie to nie przeszkadza. Zgorszenia nie budzi, że tak powiem, w domu. No a to są rozmaite rzeczy, które znaleźliśmy na terenie, bo tutaj były ogromna bitwa pancerna. Wszystko pan, dużo pan rzeczy znalazł na tym terenie. Pancerna, tak. I zestawu do bagnet. Zardzewiały, no bo w stawieśmy znaleźli takie. Jak staw, jak było bardzo niski poziom wody, iśmy staw to się pogłębiać, to rozmaite rzeczy powychodziły tutaj. Te hełmy to jest pan znalazł? Tak, w stawie był. I ten był w stawie. Ten jest rosyjski, ten jest niemiecki. I to znaleźliśmy, to jest po dużym moździerzu. Czyli dużo niespodzianek. Tu jest dużo, bo tutaj wielka, tutaj jakoś nikt o tym nie wie, ale tutaj była największa bitwa pancerna na ziemiach Polski w II wojnie światowej, w sierpniu 1944 roku. Mało się mówi. No, ale 600 czołgów tutaj uczestniczyło w tej bitwie. To jest drewutnia. No liście niestety utrapienie, to trzeba utrapienie. Ale piękny widok. No ale utrapienie, bo to trzeba tutaj dmuchamą, bo to trzeba grabiami, to mi zajęło nie wiadomo ile godzin. Kasztany mamy. Kasztany, niestety wszystkie kasztany i wszystkie kasztanowce są chore w tej chwili. Mają śrutówkę tak zwaną, tak, która jest zżera i one po prostu umierają, bo wszystkie liście brązowieją natychmiast i to jest straszne, że na to nie ma, do szopy, nie ma na to ratunku. A tu garaż mamy, tak? A tutaj, nie, tu jest taka szopa. To jest taka szopa. A tu jest drewutnia. Tu jest drewutnia. Tu jest drzewo, które... No i taczka pan wozi. I taczka paczką woży. I tu jeszcze jest drzewo, które... Taczką, tak? To drzewo, które jeszcze muszę pociąć i wrzucić do drewutni. No, nie pozabijajcie się. Nie pozabijajcie się. No taka sporych rozmiarów ta szopa, tak jak dom prawie. No jest duża szopa, a tu jest tam, ten, skarby się kryją? A tu jest ten dzwonek na niedźwiedzie. Okay. Jak się chodzi z takim dzwonkiem, to niedźwiedź, one nie są agresywne, ale jak wpadnie na człowieka, no to może go uszkodzić. Ale one jak słyszą taki dzwonek, to nie wychodzą z gąszczu, tylko tam i po to się to ma. Pozdrawiam czytelników i widzów Super Ekspresu z mojego domu na wsi. To był program Politycy od Kuchni. Gościliśmy na wsi pod Warszawą u pana profesora Władysława Teofila Bartoszewskiego. Dziękujemy, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie i zachęcam państwa do oglądania i czytania. Wieś piękna, mazowiecka. Złota Polska jesień, jest fantastyczny czas
wychodzenie na zewnątrz, do czego Państwa zachęcam. Można również zbierać chrust. To tak, no, tak przyszłościowo. Przyszłościowo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Tu postawię, żeby... Tutaj jakieś koty włażą i myszy tutaj chodzą i psy mi wskakują na drewut, nie boję się, że łapy połamią. A 5 miesięcy, 7 szczeniaków, to ja gwarantuję Państwu, że jest to piekło w domu. Córka tu się wstrzała na pole, żeby jej nie podgryza, bo one mają zęby jak szpilki. O, w taki sposób, fajnie, fajnie. No i tyle chyba z tego, co?